1184 inwestycje wsparte przez Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, 272 projekty realizowane w ramach programu ochrony powietrza, czy wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych i służby zdrowia. To tylko część z długiej listy tego, co udało się zrealizować w tym roku dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. I to pomimo ograniczeń, które związane były i nadal są związane z ciężką sytuacją epidemiczną wywołaną przez COVID-19. Nie był to łatwy rok, aczkolwiek staraliśmy się wykonać wszystkie te zadania, które przyjęliśmy na początku, a zwłaszcza naszą główną misję, czyli działanie na rzecz obywateli Mazowsza i poprawy infrastruktury. W związku z tym cały szereg programów, które wdrożyliśmy, myślę, że zakończył się powodzeniem. Nagły wybuch pandemii koronawirusa wiosną tego roku zaskoczył wszystkich. Szybko okazało się, że wśród potrzebujących pomocy są nie tylko przedsiębiorcy, ale również służba zdrowia. To ponad 200 milionów złotych, które przeznaczyliśmy na wszystkie wsparcia na rzecz szpitali, nie tylko marszałkowskich, ale my współpracowaliśmy ze szpitalami, które miały tę podwyższoną gotowość. To jest wspólny sukces, z tego się bardzo cieszymy. Pandemia COVID-19 wymusiła na samorządach, także tych działających na terenie Mazowsza, zmianę w prawie wszystkich realizowanych przez nie projektach. Zmiany dotyczyły nie tylko naboru wniosków, ale również sposobu i terminów ich realizacji. Jednak pomimo początkowych trudności związanych z wiosennym lockdownem, a później utrzymanymi ograniczeniami sanitarnymi, większość z planowanych na rok 2020 projektów udało się uratować i przeprowadzić do końca. Myślę, że wsparcie, jakie udzieliliśmy z budżetu województwa mazowieckiego, odniosło skutek i myślę, że mamy powody do radości, że ten program, zwłaszcza Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, dał efekt w postaci 1184 projektów realizowanych przez 264 gminy. Środki z miast przeznaczone były w tym roku m.in. na nowe place zabaw, miejsca rekreacji, remonty świetlic wiejskich, chodników czy montaż oświetlenia ulicznego. Podobnie dużym zainteresowaniem co miast cieszył się program realizowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. W sumie w 2020 roku przeznaczono na jego cel 26 milionów złotych, dzięki czemu udało się sfinansować aż 272 projekty dotyczące m.in. niwelowania skutków zanieczyszczenia powietrza. Rok 2020 to również kolejne środki przeznaczone na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych. Na ich rzecz zakupiono m.in. 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Samorząd województwa mazowieckiego nie zapomniał również o edukacji. 30 milionów złotych przeznaczonych zostało m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania. Przy tym zdalnym nauczaniu to okazało się bardzo istotne. To również jak zwykle środki na modernizację hal sportowych, boisk sportowych, ponad 10 milionów złotych. To również piękny program na rzecz szkolnictwa zawodowego. Ponad 100 milionów złotych, które dedykujemy placówkom, które prowadzą szkolnictwo zawodowe. Ze względu na utrzymującą się nadal pandemię, w tym roku szczególną uwagę przyłożono także do zadań realizowanych w ramach polityki społecznej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na żadnym etapie nie zmniejszyło tych swoich oddziaływań. To przede wszystkim ponad 30 milionów na rzecz współpracy właśnie z organizacjami pozarządowymi. Uznaliśmy, że to jest ważne. To też wszystkie ośrodki ekonomii społecznej, to zakłady aktywności zawodowej, to w końcu duży program na rzecz wsparcia seniorów i na rzecz tych, którzy pracują w szpitalach. To były właśnie środki nie tylko ochronne, ale również chociażby obiady. Obecna sytuacja związana z pandemią zmieniła nie tylko zakres i sposób działania przewidzianych na ten rok. Zmiany dotyczą również planów związanych z rokiem 2021. Według założeń nie powinny one jednak wpłynąć na realizację podstawowych zadań, a zmienią one jedynie, podobnie jak miało to miejsce w tym roku, sposób ich wykonania. Wiosenny lockdown i wprowadzone później ponowne ograniczenia związane z ochroną sanitarno-epidemiologiczną mającymi przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa zmusiły samorządy nie tylko do zmiany, zawieszenia, ale również nawet do odwołania wielu działań zaplanowanych na ten rok. Tak stało się m.in. z projektami realizowanymi przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. Nie ukrywam, że nadzieje mieliśmy zdecydowanie większe, jeśli chodzi o aktywność zarówno naszych partnerów, jak i poprzez nasze projekty własne. Ale niestety wiosna tego roku zweryfikowała nasze nadzieje. Początek był dobry, mieliśmy ponad 50 projektów złożonych w ramach naboru.
Niestety niektórzy partnerzy ze względu na sytuację związaną z COVID-em wycofali się z realizacji tychże projektów. Były to projekty głównie związane z imprezami plenerowymi, jak i również z wyjazdami studyjnymi. Pomimo trudności część z imprez plenerowych czy wyjazdów studyjnych udało się jednak zrealizować. Przy zachowaniu wszystkich wymogów związanych z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi, takie warsztaty przeprowadzono m.in. w gminie Radzanowo. Projekt ten dotyczył m.in. zapoznania mieszkańców tego terenu z zasadami tworzenia i funkcjonowania partnerstw na obszarach wiejskich, działaniami lokalnych samorządów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, czy działaniami organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki środkom z KSOF udało się również zrealizować kilka wyjazdów studyjnych. Jednym z nich było szkolenie dla przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu Mazowsza. W dwóch wyjazdach wzięło w sumie udział 49 osób. Oprócz zapoznania się z prawami i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników na przykładzie grupy producentów rolnych i spółdzielni działających w Małopolsce, uczestnicy odwiedzili również działające tam spółdzielnie i stowarzyszenia. Podobnie owocny okazał się wyjazd studyjno-szkoleniowy do Hiszpanii. W projekcie Partnerstwo Międzynarodowe Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Miejskiej wzięło udział 14 osób. W tym m.in. lokalni liderzy, osoby zaangażowane we wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, przedstawiciele partnerów gminy Siennica i Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi oraz członkowie zarządu i pracownicy LGD. W programie wizyty w Andaluzji znalazły się nie tylko szkolenia związane z tworzeniem partnerstw na rzecz realizacji projektów na obszarach wiejskich i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Hiszpanii, ale również spotkania z przedstawicielami kilku prężnie działających na tym terenie lokalnych grup działania. Wyjazd obfitował również w spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, przetwórni i producentów. Niestety wprowadzone ponownie ograniczenia sanitarne zmusiły samorząd województwa do odwołania kilku organizowanych co roku imprez. Tak stało się m.in. z dożynkami województwa mazowieckiego czy Kongresem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Restrykcje wymusiły też zmianę formuły w naborze, jak i przeprowadzeniu konkursów realizowanych przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Mazowszu. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że dla samorządów lokalnych prognozy na 2021 rok nie są najlepsze. Pomimo problemów, które mogą wynikać z nieco mniejszych wpływów do budżetów, większość z nich, bogatsza o doświadczenia z tego roku, pozytywnie ocenia jednak swoje możliwości. Pewnie przyszły rok będzie niestety mniej aktywny. Już wiemy, że będziemy mieć mniejsze dochody. Już wiemy, że nasi partnerzy, samorządy będą mieli kłopoty. W związku z tym mamy przekonanie, że pewna redukcja programów może nastąpić, ale nie musi. Bo tak jak na początku pandemii byliśmy przekonani, że z pewnych programów będziemy się wycofywać bądź redukować, czas pokazał, że nie, że wszystko, co zamierzyliśmy, zrealizowaliśmy. Jestem pełna optymizmu. Myślę, że to, co zamierzymy, ten skład takich najważniejszych, sztandarowych naszych programów będzie realizowany. Nabór wniosków na 2021 rok ogłoszony zostanie przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich prawdopodobnie już w połowie listopada tego roku. Miesiąc później, w połowie grudnia, zaplanowano rozpoczęcie naboru, a jego zakończenie przewidziano na połowę stycznia 2021 roku. Wszelkie szczegóły związane z dokumentacją będą oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej, jak i również szeroką akcją informacyjno-promującą trafimy do wszystkich naszych partnerów, jak i do naszych potencjalnych partnerów, na których nam bardzo zależy, bo trzeba pamiętać, że środki, które są przeznaczone, może nie są duże, ale one są wyjątkowe, bo to są na działania miękkie, czyli tutaj zarówno jak i samorządy lokalne, jak i fundacje, stowarzyszenia, lokalne grupy działania mogą się wykazać swoją inicjatywą, swoją pomysłowością na projekty miękkie, które są skierowane do swojej lokalnej społeczności. Czy to na szkolenia, na różnego typu warsztaty, podnoszenie kwalifikacji, wydawanie ciekawych publikacji związanych z dobrymi praktykami. Możliwości jest bardzo wiele. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach. M.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, na co i jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl.